po krótkiej przerwie od GTA znowu witamy w Los Santos. Tak? Nie wiem, chyba to jest Los Santos. Nigdy nie potrafię zapamiętać, czy to jest Vinewood, Los Santos, czy co. Jesteśmy w tej chwili w czarnej skórze Franklina, który postanowił się przebrać za starego dziada. Nie wiem czemu pod moją nieobecność, kurwa, no... Ubrał taką chujową kurtkę, że aż mi jest przykro, na to patrzeć, no. Wygląda jakby kurwa z Caritasu ją wytrzasnął, albo w ogóle z jakiegoś Czerwonego Krzyża, czy z ochronki, czy był u świętego Alberta i mu po prostu taką wcisnęli. Dojebałeś go? Z pomocy dla powodzian? Okej, skoro jesteśmy Franklinem, to możemy wykonać dwie misje. Albo zrobimy misję Franklina, albo zrobimy misję, w którą będzie zamieszany Michael również. Więc z racji tego, że lubimy też Michaela, Michael jest bardzo fajną postacią. Jezu, jakie to jest głośne. Weźmiemy pasażera? Nie weźmiemy go. I jedziemy do Michaela. Po jednym z odcinków wszyscy stwierdziliście, że nie powinienem... Oj, jajku niechcący! Że nie powinienem jeździć z tym trybem. Jezus, nie to chciałem zrobić! Nic się nie stało. Nic się nie stało. Destroy the ring. Hey, you my dude, right? Dobra reklama, destroy the ring. Taka NBA, NBA-owata. Dobra, rzeczywiście, jeżeli wciśnie się skok i jednocześnie kółko, to się koleś wypierdala na łeb. O Jezu, jakie to zajebiste. Potrąciłaś mnie! Ty kurwo! Potrąciłaś mnie! Musisz za to zapłacić! No. O, pieniądze jeszcze przyszły. Dzięki. Oła! Dobrze, że nie była w ciąży. Jezus, ta gra jest straszna, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Ale za to mamy ścigacz! Łup! Uwaga! Teraz się rozpędzimy. Zrobimy stanie na jednym kole. Niedługo niestety, nie wyszło jakby widzenie. Ale możemy za to pojechać i stać na jednym kole, czekajcie, zaraz to zrobimy. Nie do końca to chciałem. Mam nadzieję, że mnie przeprosisz, stary, bo to jednak było niefajne z twojej strony. Okej, dobra. Motherfucker! Dobra, kto wie, kto pamięta, w jakim serialu mówiło się Motherfucker! Dobra, jedziemy na misję z Franklinem. Tamten serial to oczywiście było Californication! Motherfucker! Wiem, że sobie sami odpowiedzieliście na to, ale ja wam też odpowiadam. Wow! Jakie lawirowanie pomiędzy samochodami! Jestem mistrzem w jeżdżeniu motocyklem! Patrzcie na to, patrzcie jak tutaj się zmieszczę, to było 300. I teraz po prostu no! Motocyklem mi idzie dwa razy lepiej niż ty, niż samochodem. No dobra, tylko z zatrzymywaniem jest trochę problem. Ale nieważne, dopięliśmy swego, dojechaliśmy na miejsce i nie zginęliśmy. To się liczy przede wszystkim. Teraz już się bramy przede mną otwierają i nikt nie zwraca uwagi na to, że jestem czarny. Będę też pamiętał... A, właśnie, ostatnio nie oglądałem, tylko zmontowałem odcinek chyba trzeci czy czwarty z GTA i był tam taki problem, że nie mogłem znaleźć tej żółtej, jebanej, kurwa... Fuck! This has got to stop happening to me! Oho, Michael się wkurwił. Hey! You! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Mamuśka. Nothing happened. It was a misunderstanding. Mamuśka pod prysznicę. Milf. Bullshit. Milf. Milf. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get fuck this it, money. I'm in. Just don't kill him! Kogo mamy zabić? A, tego i trenera penisa. Dobra. Zajebiście. Ekstra. Kurwa, jedziemy. Jedź za instruktorem penisa. Oczywiście, że jadę. Kurwa, dawaj go. Dawaj, dziada, gdzie on pojechał? You okay, homie? Kurwa, chyba nie w tę stronę. Super. Ain't you looking?
Brawo, kurwa Maciek. Brawo Franklin, brawo Michael, brawo kurwa Maciek. Dobra, jedziemy za nim, wiemy gdzie mieszka. Kanionie, Canyon West. That's what she said. They were in my house, in my own bed, on top of each other. Man, this dude got some explaining to do. The whole thing was kind of self-explanatory, Frank. And what we're about to do won't need much content. What the? No, nie, no, ale bez tak. I tak się właśnie powinno postępować z takimi skurwielami. Znaczy, teoretycznie to on powinien żonie zajebać, a nie temu trenerowi tenisa. Bo to w sumie ten trener tenisa, no, co jest winny? Po prostu ruchał jakąś laskę, a jak wiadomo, laski potrafią, kurwa, nieźle manipulować. Chłopcy, właśnie skoro mnie oglądacie w tej chwili, to wiedzcie, że bardzo często to wygląda zupełnie inaczej, niż sobie myślicie. Zwykle na filmach to jest tak, że napierdalasz kolesia, który rucha ci żonę. A prawda jest taka, że głównie to ta żona jest winna w tym momencie. Bo to ona cię zdradza, nie ten koleś. Co innego, jeżeli to jest najlepszy przyjaciel. O kurwa, domek jak w tym. Jak BoJack Horseman. Zajebisty serial swoją drogą. Animowany serial. Zajebisty. BoJack Horseman. Hey, asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, what? You got the wrong idea, man! No nie, no pewnie, że to nie tak jak myślę. He's about to have a real clear idea where I'm coming from. Dokładnie, zaraz się kurwa nim zajmiemy. O, jest żółty punkcik, proszę bardzo, stajemy tutaj. There's a winch in the back of the truck. Wciągarka, wciągarka to jest ta, Lindsay Lohan to jest wciągarka, taka konkretna. And that prick pulled my marriage down. This fucking dramatic. Yeah, whatever. Jakie zajebiste majtasy. I białe skarpetki. Białe skarpety i takie majtasy to jest typowe, co zwykle jest w pornosach niemieckich. Yeah, well maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! On your face! Your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. That was uncool. Seriously. Ciut słaby z mojej strony. Fucking magnanimous. May I please offer you my applause? Ale oczywiście, co zrobił Michael? Michael zrobił to, co każdy biały uzurpator. Wziął czarnego do czarnej roboty dosłownie. Jemu kazał podpiąć tę linkę. Oj, to będzie dobre, kurwa. Zaraz mu rozjebiemy ten, te budynisko. Wow. Jak wyrywanie zęba ośmiolatkowi. Swoją drogą, pan rodzice też tak robili, że podpinali przez sznureczek zęby do drzwi i zamykali je nagle. Po prostu wybijali wam je, kiedy byli pijani. No i to jest Ralph Demolka po prostu. Swoją drogą, też bardzo dobra animacja. Fuck, come on! Fuck yeah! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Fuck his ass! Yeah, fuck him! But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. No tak. No i patrz, i to jest. To są te kurwa niezniszczalne drewniane latarnie. Ktoś dzwoni. Bullshit. Muszę przyłożyć pada, żebyście słyszeli. No, odbijał piłeczki o moją żonę. You're a dead one! You let the dogs out! Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Fuck you, whoa. Martin Madrazo. Oh. Martin? Martin Madrazo? That's what she said. That's what she said. That's what she said. Who's a kid being home? Oh yeah. You better hope. I ain't hoping anything. Chick was a stir.
Chill out. That coach should be doing the Russian run. Bullshit. Kurwa, ktoś mnie goni. Fuck. Oh, that was quick. All right, help me deal with this. Jak mam się z nimi rozprawić? I'll give it a go, man. Keep trying. How you doing, Frank? Dobra. Tym gównem, tym kurwa chujowym pick-upem, który zresztą jest rozczaskany w wielu miejscach. Jak mam got a book, man. Go. Can you see them? Are they still back there? Mam się przełączyć. Push the pedal, man. We gotta move. Come on, kid. Ah, hey, let's dobra. Go. Let's leave them behind. Dobrze. How much distance we have between us? Michael, jedź, kurwa, hey, głupia. Fuck off. Calm it down. Gdzie są te gnoi, kurwa? All right, all right. We got a book, man. Go. Ile mam tej broni? Już mi się kończy. Nie, jeśli tam mam... Push the pedal, man. We gotta move. All right, we managed to lose him? Trafiłem kogoś tam, kurwa, z takiej odległości. Hey, let's go, let's leave them behind. Can you see them? Are they still back there? You got a book, man. Can you see me? Can you hear me? Hey, hey. Jak mnie przewrócił, skubaniec! Ice that motherfucker! Fuck, man, these assholes are me! Dobra, teraz ich zgubimy. Na banki ich zgubimy. Teraz mogę się na Michaela przełączyć. I jedziemy. I think we lost. Dokładnie tak. Okay. We go back to my house. Lost boys. Wow. Jedziemy do domu Michaela. You did good. I mean, I don't know if you hit anyone because your aim's all over the place, but I appreciate the backup. Ah, thank you. Are you sure I didn't hit? Maybe go to a shooting range and work on your aim before we go out again. A spierdalaj, Michael, kurwa. Fuck. Burszuję jebanem. Fuck, man. Shit, you good? Fine you as good? Fine. Yeah, no, super. What the? Got a few knocks. Are you okay? I mean, you did good, kid. What the? Zajebiście. Nie, ma tylko dziurę w plecach od jakiegoś strzału, ale spoko, teraz nie widać. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside? Sure it's has a weird way of fucking with here. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Dokładnie tak. Madrazo, o ten wygląda jak młody maczeta. Do you know who I am? Do you? No. Oh, you? You? I think so. Good. Oni wyglądają jak mieli sztuczne włosy takie doczepione. Who are you? Ty Indiańcy jak z tego, z Twilight, ten nice kurwa sense. Jacob na początku, w tej pierwszej części. Liberty. No. Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman. Jak widać. Who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring. But the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart. The Wire, man. The Wire po prostu. Now, Fabuła The Wire. Michael. Przynajmniej pierwszego sezonu. Ajajaj. Pomina mi się od razu jedna ze scen z kasyna. Jedna z ostatnich scen na polu kukurydzy. Jedna z najstraszniejszych scen w ogóle w kinematografii. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well. No nie mocno go uderzył. Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. Przydałby się Pudzian ze swoim... No a ta jeszcze splunęła, no. No i po co ona tak splunęła? Nice. Come on, man. A w ogóle zauważyłem taką tendencję w pornosach sieciowych i tak dalej, że w tej chwili wszyscy na siebie plują. Ja nie mówię, że to jest złe, bo to też jest w jakiś sposób fajne, ale tak jak tego wcześniej nie było i nie było to pokazywane, tak teraz wszyscy plują, kurwa, albo plują na siebie, albo kurwa, plują sobie na fiuty, albo no, chuj wie gdzie. Lester,
Lester. I think he's in town somewhere. Dobrze, nie Lestat. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dog. Kurwa, ile ci aktorzy musieli nagrywać tych voice-overów, tego takiego fuck me, ukończono. Doradztwo małżeńskie, no dobra nazwa na misję, zdecydowanie, pasuje. No dobrze, mamy ukończoną misję i co teraz? Klikam, X. Hello. Klikłem. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? O, jak milutko. Ooh, you don't sound good, buddy. Ale tam jest ładnie, kurwa. Tam jest Arkadiusz. Arkadiusz, słuchajcie, splajtował w Polsce. Okazało się, że jego projekty na początku były szokujące, a potem się okazało, że są chujowe. Ale pojechał do Los Santos i kurwa ma swoją jebaną kurwa wieżę. Naprawdę, ma swoje kurwa pierdolone business center. Powiem im to. Ej. Słyszeliście, że Arkadiusz ma tutaj ten, swoje business center? Słyszałeś? Kurwa! Nie słyszeliście, kurwa, o tym? Arkadiusz, najlepszy, kurwa, projektant, chuju! No! Arkadiusz, kurwa, zapamiętajcie! Dobra, ja spierdalam. Fajny mój, jestem zjebem, że robię takie rzeczy. Dobra, tu jest mój samochód. Zdążymy przed policją? Oczywiście, że zdążymy przed policją! Woo! Tak jest. Dobra, to jedziemy teraz do M. I nie chodzi mi o to miejsce, w którym jest miejsce M, no to zjem. Czekajcie, bo doktor chce coś ode mnie. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Możemy iść do doktora? Dobra. Możemy iść do doktora, ale myślę, że moglibyśmy pograć w penisa. Właśnie, jak przegrać penisa? Zaraz zobaczymy. Dobra, cicho. Mogę tu wskoczyć? No pewnie, że mogę tu wskoczyć, w końcu to jest mój dom. Naciśnij, żeby zagrać w tenisa. A z kim mogę zagrać w tego tenisa? A z żoną, kurwa! No dobra, czyli teraz ja żonie będę smeczował, że tak powiem. Aby zrobić wymach rakiety, naciśnij i wykonać lot. O Jezus. Jeden set, dajemy. Zacznij grę, dobra. Man against woman. The original battle. Whatever happens on court, you lost the war a long time ago. Patrzcie, jak kurwa topspin prawie. Topspin to była zajebista gra tenisowa. Nie mówiąc już o Virtual Tennis, ale Virtual Tennis był po prostu no fajną grą. Not bad for a fat old fool like me. Zajebiste są ciuchy tenisowe. Są tak chujowe, kurwa. Oj, trochę za mocno. Jest dobrze. Oj. Tak jest, ale jej zasmeczowałem, kurwa. Dobrze ci tak, głupia cipo. Super, że w tym wszystkim jeszcze to auto tak napierdala. Powiem wam tak, że ja z tenisem miałem mnóstwo wspólnego i nie z penisem, tylko z tenisem. Mój brat był 10-krotnym mistrzem Polski w tenisa. I to zarówno halowo, jak i na korcie ziemnym. I naprawdę był bardzo utytułowany, przez chyba 10 lat był najlepszym tenisistą w Polsce. I był w sumie na świecie chyba najwyżej w pierwszej 200. No i ma rekord w tej chwili ilości występów w reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. I naprawdę był zajebisty, możecie sobie sprawdzić, Bartłomiej Dąbrowski. Ma w tej chwili 40 parę lat.
i trenuję w tej chwili dzieciaki, też nie dzieciaki, tylko młodzież. Trenuję w tego tenisa. Trenuję w penisa młodzież. No i generalnie ja dzięki niemu też się wychowałem na kortach i też jakby tenis ze mną był, przez całe życie mi towarzyszył, dzięki niemu i ojcu. Więc też gram w tenisa. Nie jestem kurwa jakoś zajebiście dobry. Tata kiedyś mi powiedział, że Bartek będzie grał w tenisa, a ty Maciek nie, bo ty jesteś inteligentny. Ło ty kurwo ty! A to dziwka, no. Taka Steffi Graf trochę, chociaż... Chociaż patrząc na to, jak jest ubrana, to bardziej Monika Seles. Tam Seles. Albo Lindsay Davenport. Nie, Lindsay Davenport to był taki... Don't fuck this up! To była... For your own sake! Taki babochór totalny, nie? Chociaż... No tak, Lindsay Davenport i Amelie Mauresmo. To były takie dwa babochłopy. Jeszcze to były czasy Venus Williams i Serena Williams. No ale to były takie, kurwa, potwory. O, jak zjebałem. No matter what happens, there'll always be that point. No, za czasów, kiedy... Znaczy, może nie tyle, że interesowałem się tenisem, bo ja tak naprawdę się interesowałem koszykówką NBA, ale tenis, no, tak jak mówię, był obecny u mnie, no to wtedy takie największe triumfy to był, kurwa, Pete Sampras, Andre Agassi, tego typu ludzie, no. Gustavo Kuerten. Potem dopiero zaczęły się czasy Djokovicza, Nadala i tak dalej, i Federera. Tak jest. I masz swoją piłkę, kurwa, gemową. A dobra, ona ma jeszcze jedną, kurwa, piłkę gemową. Zaraz będzie 40-40. Jezu, jakie emocje! Emocje jak na rybach! Po co robić misję, jak można pograć w tenisa, prawda? Jesus, mind my heart, please. Tak. I wyrównaliśmy, jest po 40, nice. Jest równowaga, czyli teraz będzie przewaga moja i potem punkt mój. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj Mario, dawaj Mario! Dawaj Mario, Mario! Nie, no nie mogę sobie teraz pozwolić na jakieś błędy. Nakurwiamy i top spinem cały czas. Zero żadnych lobów ani skrótów. Tak, tego nie obronisz. Moja przewaga. Zaraz będzie punkt mój. Dawaj, 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 dawaj. A chuj mnie obchodzi twój wewnętrzny spokój, kurwa. Trzeba było się nie ruchać z jakimś, kurwa, kolesiem. Teraz przećwiczymy ten twój backhand, kurwa. No i proszę bardzo, dziękuję, gem wygrany. Teraz ja serwuję. Ale i zaserwuję, kurwa. O, to było zajebiste. Użyłem kółka. I inaczej zupełnie zaserwowałem. Znaczy nie zaserwowałem, tylko uderzyłem piłkę inaczej. Hop. A, bo to jest topspin dopiero, okej. No i zajebiście, proszę państwa, punkt zdobyty 30-0. Pyk. A źle, źle, źle. Chociaż dobrze. Nie dosięgniesz do tego. 40-0. Punkt, piłka gemowa. Dawaj, 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 dawaj. No idź tam, kurwa. I co, mam jeszcze na nią czekać? W tenisie najchujowsze jest to, że teoretycznie jest to gra oczywiście dla białych, bogatych ludzi. Zwykle tak było. No nie ma, kurwa, jakoś specjalnie czarnoskórych tenisistów, którzy są jakoś tytułowani. Oczywiście jest Jibril Monfil, jest Monfil na pewno. Kiedyś był tam Washington, no kilku było, ale jakby tenis, no, jest przede wszystkim dla białych, bogatych dzieciaków, no i to głównie, kurwa, z Hiszpanii i ze Stanów Zjednoczonych. Chociaż oczywiście, no, zdarzają się, Argentyńczycy też bardzo dobrze grają w tenisa, no Djokovic, który jest, no Szwajcar, kurwa, Federer, który co prawda wygląda jak Włoch. No ale w Polsce tenis nie jest jakoś specjalnie popularny. No bo tak jak mówię, no tu do tego potrzeba pieniędzy w tym wszystkim. Piłka nożna to jest, bierze się 11 chłopaków i po prostu mogą sobie napierdalać do bramki, no. I to byle czym, szczerze mówiąc, a w tenisie, no, potrzebna jest rakieta, potrzebne jest wynajęcie kortu, potrzebne są piłki, potrzebny jest teoretycznie odpowiedni strój, odpowiednie buty, więc no dlatego tak mało ludzi gra w tenisa i tak mało w Polsce on jest obecny,
za czasów mojego brata on w ogóle nie był obecny. Znaczy, on był obecny, bo mieliśmy i feedbacka w ogóle i tak dalej. Tylko chodzi bardziej o to, że wtedy sponsorów nie było kompletnie. I przez to właśnie mój brat jakby zawaliła się jego kariera troszeczkę, bo nie mogliśmy go wysyłać na French Open, gdzie dostał się tam do eliminacji do tego, do wielkiego szlema. Ale nie mogliśmy go wysłać, bo nie mieliśmy kasy kurwa na bilet nawet, żeby mu zapłacić. Wtedy nie było właściwie sponsoringu i dopiero pod koniec jego kariery zaczął się jakiś sponsoring. Wtedy firma tego Krausego, Procom zaczęła sponsorować go. No i teoretycznie wszystko szło dobrze, ale Krausego kurwa tam przypierdolił się, nie wiem, PiS chyba do niego. No coś tam się spierdoliło w każdym razie i już. Natomiast teraz na szczęście jakby tenis trochę odżył w Polsce. Mamy tutaj Janowicza przykład. Już też za czasów mojego brata, pod koniec właśnie jego kariery zaczęła się nasza para deblowa też bardzo dobra, czyli Fürstenberg, Matkowski. No i to są właściwie takie trzy postaci, które nam coś zrobiły w tym tenisie, nie? No to tyle, jeżeli chodzi o lekturę a propos tenisa, ale generalnie, kurwa, no tak jak wszędzie tam dalej w tym polskim związku tenisowym, kurwa, jest beton, są oczywiście złodzieje, kurwa, są wszystko kłamcy, kurwa, no i są jeszcze takie pozostałości tego, co było wśród działaczy sportowych jeszcze za komunizmu. No jest nam przykro. Czyli tam w latach 70. czy na początku lat 80. Wiem to doskonale z doświadczenia. No odbij to, odbij kurwo! No piłka gemowa kurwa, co na mnie napierdalasz jak sama nie umiesz uderzyć, głupia cipo z menopauzą kurwa i jednocześnie wścieklizną macicy. Dobra, to jest lob. Tak jest, kurwa. Właśnie muszę z Izakiem pójść na tenisa, bo się umawialiśmy z Izakiem. A także muszę z Karolem Paciorkiem pójść, bo też zaczął ćwiczyć tenisa, zaczął grać kurwa w tenisa. Ja zachęcam do tenisa, bo dla mnie to jest zajebisty sport. On na maksa wyrabia kondycję. Jedyny minus jego, jeżeli chodzi o długotrwałe stosowanie, długotrwałe granie, to rozpierdala stawy. Stawy kolanowe będziecie mieli kurwa rozjebane i tak samo w kręgosłupie będzie chrupało. No ale jeżeli sobie rekreacyjnie gracie, to po pierwsze raz, że kondycyjnie bardzo spoko. I też może spowodować, że będziecie mieli prawą rękę kurwa dwa razy większą od lewej ręki, jeżeli będziecie napierdalali też na przykład jednoręczny backhand. I będziecie wyglądali, szczerze mówiąc, jakbyście walili konia codziennie po tak kurwa kilka razy. Łopty! No dobra. Przelobowała mnie. Tak jest. Miałaś tego nie odbijać, kurwa. Myślałem, że nie odbiję tego. No, tego to już nie odbiję. Zajebiście. No, jest 30-15. Zaraz kończymy ten mecz. Nie wiem, czy się nie zanudziliście strasznie. Mam nadzieję, że to, co opowiadam, gdzieś tam was interesuje, bo tenis generalnie to jest naprawdę spoko rzecz i fajnie w ogóle, żebyście, kurwa, uprawiali jakikolwiek sport, no. Popatrzcie na progamerów, takiego jak Pasza Biceps, który, kurwa, ma tak dojebane te muły, że, no, widać, że aktywnie spędza czas. Słuchajcie, mamy piłkę meczową, w sumie setową, ale też meczową. Zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Bach. Rozpierdoliłem cię. No i dziękuję. Pozamiatane. Kort tenisowy Michaela, tak jest. Michael 6-0. Tak zwany rowerek. Chociaż rowerek to jest jak jest 6-0-6-0. To jest tak zwany rower w tenisie. No dobra, Michael rozpierdolił, zarządził. Super. Rozjebaliśmy system, dziękuję bardzo. Możemy teraz do nie Lamara, tylko Lestera pojechać i do Franklina. A ja wam powiem, co zrobimy. My w tej chwili przerwiemy to nagranie, bo już prawie pół godziny ma odcinek, albo ma pół godziny, nie wiem, jak będzie wyglądał po zmontowaniu. Popatrzymy sobie na ten widok, na ten piękny widok, który mamy tutaj, downtown of LA. Znaczy, no tego, co powinno być Los Angeles. Mamy zajebiście ruszające się drzewa, palmy. W ogóle wszystko jest tak, jak być powinno i wszystko żyje, latają ptaki. Kocham tę grę po prostu za to dbałość o szczegóły, za wszystkie te smaczki, które tutaj są, za to, że to tętni życiem, że to żyje, a my jesteśmy tą śmiercią, która przychodzi i jest tym destruktorem światów. I z tą myślą pozostawiam was do następnego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał,
zostawcie suba, zostawcie łapkę w górze. Jeżeli będzie miliard łapek w górze, to nic się nie stanie. Jeżeli nie będzie, to też się nic nie stanie. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.